2021 roku bardzo popularne zarówno na YouTubie, jak i w innych miejscach internetu, z mediami społecznościowymi włącznie, stały się filmy i obszerne grafiki w formacie Iceberg Explained. Ich celem jest objaśnianie poszczególnych aspektów danych zjawisk, przede wszystkim gier wideo, seriali oraz internetowych fenomenów. Jakkolwiek tę formę zilustrowania danego zjawiska zna już wiele osób, nie zmienia to faktu, iż wydała się nam ona idealna, aby w możliwie wyczerpujący sposób omówić problematykę uniwersum Ellie Gavin. Iceberg, czyli góra lodowa, którą stworzyliśmy dla uniwersum Ellie Gavin, składa się z 8 warstw. Pierwsza, znajdująca się na powierzchni, opisuje najbardziej znane i najłagodniejsze problemy i elementy charakterystyczne życia oraz twórczości znanej krakowskiej youtuberki. Kolejne warstwy schodzą niżej i niżej, obnażając wydarzenia budzące odczucia coraz gorsze, straszniejsze, z poczuciem obrzydzenia włącznie. W tym filmie omówimy pierwsze warstwy góry lodowej Ellie Gavin. Warstwa pierwsza. Pierwsze filmy. Ella Gavin swój kanał założyła 29 stycznia 2012 roku, choć już w samym opisie zawarła mylną informację, jakoby ten profil został założony w 2014 roku, po zakończeniu jej procesu rozwodowego z mężem. Kręcenie i publikowanie filmów miało stać się rozwiązaniem problemów związanych z samotnością znanej krakowskiej youtuberki. Niemniej jednak pierwsze filmy na kanale pojawiły się mniej więcej na przełomie 2014 i 2015 roku. Poniekąd kamieniem węgielnym dla całokształtu twórczości Elżbiety Gavin stał się film zatytułowany Cukiernia Krakowska, ulica Grodzka. W nawiasie profesjonalna kamera i montaż. Wątpliwej jakości film promujący cukiernię, której wówczas właścicielami byli Andrzej Knaga i Katarzyna Spondar, okraszony został dynamicznym podkładem muzycznym, utworem Smooth Criminal Michaela Jacksona. 12-minutowy spot reklamujący cukiernię utrzymany jest w klimacie późnych lat 90. i jest to niezwykle charakterystyczny element wątpliwie artystycznego stylu Gavin, który utrzymuje się w jej filmach po dziś dzień. Kolejnymi filmami były pseudoreportaże ze ślubu Ellie Gavin i Andrzeja Knagi, film rodzinny ukazujący córeczkę Elżbietę oraz ślubne filmy klientów EG Studio. Świeć Panie nad ich duszami. Pierwsze live'y są przede wszystkim nacechowane ogromną chaotycznością i nieumiejętnością prowadzenia monologu. Pierwszy live Ellie Gavin odbył się 13 maja 2018 roku i tak naprawdę niewiele osób wie o istnieniu tej transmisji. Trwający mniej więcej godzinę i 16 minut live jest bardzo chaotyczny, podzielony na łączenie obrazu, czata, dwóch, a niekiedy nawet i trzech rzutów kamery. W jego prowadzeniu pomagał Kamil Hawaj. Drugi live odbył się na skałkach Twardowskiego. Transmisję Ellie Gavin pomogli ustawić dwaj rowerzyści. Widać na nim, że krakowska youtuberka tak naprawdę nie ma konkretnego pomysłu na to, co robić. Przepraszam bardzo, że ruszam. Zaraz spróbuję oprzeć to coś. Momencik. Zaraz tu się troszeczkę lepiej zorganizuję. Teraz wykorzystamy górę do tego. O, jest. Prezentuje sztuczną skałę. Pokazuje to, co się dzieje wokół, choć nie dzieje się praktycznie nic. Kochani, udało się, doświetliłam się kamerą. Teraz się nagrywam na dwa ognie. O, tu mam kamerę w tle. Zobaczcie, widzicie, kamera świeci i nagrywa. O, a ja jestem tu. Czy widać mnie? Prezentuje widoki i opowiada o osiedlu, na którym mieszka. Kolejne live'y są utrzymane w tej chaotycznej konwencji, która tak naprawdę nie prezentuje nic ciekawego. Jednak należy przyznać, że to właśnie dzięki swoim live'om Ella Gavin wkrótce zacznie nie tylko staczać się w dół, ale także mnóstwo osób o niej usłyszy. Zanim bowiem Elżbieta zaczęła live'ować, zainteresowanie jej osobą było znacznie mniejsze i ograniczało się wyłącznie do kilku niewielkich, hermetycznych, hejterskich grupek na Facebooku.
Drętwy ślub. Trzy filmy poświęcone ślubowi Elżbiety Gawin i Andrzeja Knagi. Zapraszam Was do oglądnięcia zdjęć z mojego dnia ślubu. Klipy mają na celu zachowanie najwspanialszych wspomnień z ceremonii. Powinny więc być nie tylko przemyślane, ale też wypełnione miłością, a przede wszystkim wykonane w sposób profesjonalny. Tak oczywiście nie jest. Ale nie o jakość nagrań i ujęć tu chodzi. Na filmach widać wyraźnie rezerwę małżonków, wahanie malujące się na ich twarzach, a nawet smutek, który przykrywany jest przebitkami na gołębie i przechodniów. Andrzej stara się robić dobrą minę do złej gry. Ela zaś czuje się przytłoczona i pokazuje swoje radosne oblicze tylko wtedy, gdy zerka w kamerę. Niezręczne pocałunki, machanie do przechodniów. Patrząc na te słodko-gorzkie sceny nasuwa się jedno słowo – niepewność. Takie będzie ich małżeństwo, które w przyszłości zakończy się dramami, licznymi zdradami, głośno opisywanym przez Elę w mediach społecznościowych rozwodem i budzącymi nieraz grozę przygodami, które trwają do dziś. Nie byłam bardzo szczęśliwą panną młodą, dlatego że już w dniu ślubu wiedziałam, że mój przyszły mąż mnie nie kocha. Zobaczyłam naprawdę, jaki on jest, ale zaproszenia były rozdane, maile powysyłane, ślub rozreklamowany w różnych środowiskach fotograficznych, artystycznych. Ciężko to było odwoływać. Wyglądam jak 30-latka. Jest to jedna z bardziej oczywistych kwestii dialogowych w uniwersum. Elżbieta Gawin nie jest w stanie psychicznie pogodzić się z naturalnym starzeniem się organizmu, zmarszczkami, niedoskonałościami skóry, a także delikatnym przybieraniem na wadze. Niejednokrotnie zatem na swoich filmach oraz live'ach podkręca światło i kontrast, aby tłumaczyć widzom, iż nie ma zmarszczek, starość jej nie dotyczy, ma ciało, energię i zapał do życia na poziomie 30-latków. Systemy wyparcia są u Elżbiety bardzo mocno rozwinięte, a kwestie urody to dopiero wierzchołek góry lodowej. Oczywiście sami możecie się przekonać, że 53-letnia krakowska youtuberka jak najbardziej wygląda na swój wiek, co najmniej, gdyż nie jest tajemnicą, że nie stroni ona od alkoholu i papierosów, a napojów wysokoprocentowych lubi wręcz nadużywać. O tym jednak opowiemy później. Czerwona kanapa. Każdy, kto obejrzał choć jeden live Eli Gawin, a nawet jego krótki fragmencik, wie, że czerwona kanapa to swoisty symbol uniwersum. Stara, bo ponad 10-letnia, czerwona kanapa z ekoskóry gości na niemal każdym domowym daily vlogu oraz na praktycznie każdym live'ie. Na kanapie Elżbieta nie tylko siedzi, ale też na niej się pokłada, a podczas pamiętnego live'a, w którym upiła się niemal do przytomności, tę właśnie kanapę sobie następnie rozłożyła i położyła się na niej spać. Całkowicie panuje nad ilością spożywanego alkoholu i tego, co robię, bo zajmuję się tym od 30 lat. Gawinowanie. To charakterystyczne określenie jest pochodną nazwiska Elżbiety. Gawinowaniem nazywa się specyficzne ruchy, które wykonuje Ela Gawin. Przychodzenie i odchodzenie od kamery, kucanie, machanie palcami, kiepskie imitowanie chodu modelki. Gawinowaniem są też przechadzki Eli po pokoju podczas live'owania, siadanie na kanapie, prezentowanie nóg, machanie nimi. Gawinowanie nie niesie ze sobą żadnej wartości. Nie wzbogaca przekazu treści publikowanych przez Elę Gawin. Jest za to odwzorowaniem charakteru i cech narcystycznych Eli, gdyż poprzez takie zachowania według samej youtuberki staje się młodsza i bardziej atrakcyjna dla widzów. Przebieranki. Cóż można zrobić podczas 4 lub 5-godzinnego live'a, kiedy tak naprawdę nie ma się nic konkretnego do powiedzenia? Nie chce się czytać komentarzy, a popijane soczki wprawiają w coraz większe otępienie? Trzeba jakoś urozmaicić content. Krzyczeć i przeklinać nie można, bo za ścianą śpi dziecko. Śpiewy i puszczanie muzyczki jest fajne, ale również kontrowersyjne, o czym więcej powiemy później. Z odsieczą przychodzą jednak przebieranki. Ela,
Podczas live'a przebiera się nawet czterokrotnie, prezentując ubrania różnej jakości, zdejmując przy tym kolejne elementy bielizny. I tak oto mieliśmy już na live całą paradę różnych starych i niemodnych strojów, często z powycinanymi dekoltami, mechanicznie robionymi dziurami. Ella Gavin po prostu robi show z niczego, ale czy aby na pewno? Skałki Twardowskiego. Pełna nazwa tego miejsca brzmi Uroczysko Skałki Twardowskiego. Jest to park miejski w Krakowie, stanowiący tym samym fragment lasów miejskich Krakowa na wzgórzu zrębowym Krzemionki Zakrzowskie, zwanym też Zakrzówkiem. Skałki Twardowskiego znajdują się w odległości około 3 km od centrum miasta w dzielnicy Dębniki. Jest to miejsce znajdujące się bardzo blisko miejsca zamieszkania Eli Gavin. Odkąd jej córka podrosła, nasza najpopularniejsza krakowska youtuberka zwykle ucieka z domu, by móc w spokoju nagrywać swoje filmy. Najczęściej więc ląduje na skałkach Twardowskiego lub zapuszcza się nieco dalej, wędrując aż na Zakrzówek. Woli miejsca otoczone przyrodą, gdyż coraz częściej wspomina, iż obawia się miejsc w centrum, zatłoczonych, bo niepewnie się czuje nagrywając swoje wideoblogi wśród ludzi. Czyżby niepewność, a może wstyd i zażenowanie? To już poddajemy waszej analizie i ocenie. Dom ekipy youtuberskiej. Ten temat pojawia się w twórczości Eli Gavin od 2020 roku. Tak jak z większością tematów i pomysłów Elżbiety, ten również jest kopią pomysłu ekipy Friza oraz innych grup osób, które tworzą niejako domy, nagrywając wspólne filmy. Dla przykładu również Team X. Z jednej strony dom ekipy youtuberskiej ma na celu wesprzeć rozwój kariery Eli oraz dać jej przestrzeń do zapraszania kochanków bez niepokojenia córki, zaś z drugiej chodzi o ucieczkę od mopsu, urzędników, lewackich sądów, rodziny, policji i ZOMO. Te wszystkie zagadnienia i określenia zostaną oczywiście omówione w dalszej części. Nie przedłużając, warto przeczytać krótki fragment opisu domu ekipy youtuberskiej, który to popełniła w swoich mediach społecznościowych Ella Gavin. Tutaj przeczytam fragmenty, zaś na ekranie możecie zobaczyć całość. Szukam niedrogiego domu za Krakowem dla mojej youtuberskiej i blogerskiej ekipy. Byłby to dom dla naszej youtuberskiej ekipy, mnie i mojej córki. Inne osoby z naszej ekipy, z którymi współpracujemy, zapraszałybyśmy na nagrania i zdjęcia, ale mieszkaliby osobno. Na parterze będzie kuchnia, jadalnia, salon, studio fotograficzno-filmowe, centrum nagrań YouTube, moja pracownia fotograficzno-filmowo-reklamowa, garderoba, studio makijażu, sala przesłuchań audio-wideo kinowa, łazienka i tym podobne. W piwnicy byłaby pralnia, warsztat i tym podobne. Na piętrze zrobimy nasze sypialnie i pokoje prywatne. Na poddaszu zrobimy prywatne pomieszczenia rekreacyjne, oranżerię kwiatową, jacuzzi i tym podobne. Na zewnątrz będzie ogród, grill, altanka, huśtawki, kiedyś siłownia, basen i tym podobne. Domek gościnny dla naszych widzów, których chcielibyśmy odwiedzić Kraków i nas. Kilka pokoi z łazienkami, na przykład 10 do 12, aneks kuchenny dla gości, jadalnia, sala imprezowa, sala na szkolenia, warsztaty fotograficzne, warsztaty filmowe, warsztaty blogerskie czy youtuberskie. W podziemiach byłaby kuchnia dla potrzeb większych imprez. Nie uważacie, że brzmi to tak, jakby Ela była całkowicie oderwana od rzeczywistości? Aneks kuchenny, jadalnia, sala imprezowa, sala na szkolenia, warsztaty fotograficzne, filmowe, blogerskie. Nawet 20 pokoi. To może Ela Gavin po prostu powinna sobie wybudować blog. Elu. Elo. Wykup sobie blog może. Pani Elo. Forma live'ów. Live'y prowadzone przez Elę są bardzo monotematyczne. Znana krakowska youtuberka zwykle nie trzyma się tematu, najchętniej zaś się nad sobą użala lub opowiada o jej związku z youtuberem Markiem Łangowskim. Nie przygotowuje scenariusza. Nie mówi nic odkrywczego, ani opiniotwórczego. Przez pierwsze 2 godziny albo wita się z widzami, albo poprawia jakość dźwięku i obrazu, niestety na ogół bez powodzenia.
Problematyczność live'ów opiera się także na problemach z kontrastem i nasyceniem, które przekłamują rzeczywistość, nadmiernie rozjaśniają twarz Eli Gavin. Od dłuższego czasu, włączając live'y z hotelu, przestrzeń live'owa nie ogranicza się do jednego pokoju wraz ze słynną czerwoną kanapą. Słaby montaż filmów. Montowanie filmów, jakość nagrań, problemy ze światłem, kadrami, przestarzały sprzęt audio-wideo. No cóż, nie oszukujmy się. Ela Gavin w zakresie montażu filmów zatrzymała się na latach 1995-2000. I nie widać, aby cokolwiek mogło się w tym zakresie zmienić. Zastała forma przekazu, powtarzalność, problemy związane z obrazem, częste zacinanie się kamery oraz urwanie w związku z tym zdania. Z takimi problemami musi się mierzyć nie tylko Elżbieta Gavin, ale również jej odbiorcy i widzowie. To sprawia, że filmy produkowane przez Elę Gavin na dłuższą metę są bardzo toporne w odbiorze, a stali widzowie na ogół są już zmęczeni jej pozornie radosną twórczością. I to strasznie go rozdrażniło. I on zadzwonił wczoraj, no i zaczął na mnie krzyczeć, że jestem gównianą matką, że jak ja mogę dziecko wykorzystywać w internecie. Zaczął przeklinać, wrzeszczeć do tego telefonu. Na początku to tylko krzyczeć. Co można pomyśleć o człowieku, który do ciebie dzwoni, cały czas mówi, chcesz coś odpowiedzieć, w ogóle nie dopuszcza cię do głosu. Oglądając jego filmy może się wydawać, o, taki inteligentny mężczyzna na poziomie, elegancki, mądry, no czasami tam też przeklina, szaleje, ale ogólnie taki otwarty na dialog. Tymczasem prywatnie on cały czas na mnie wrzeszczał. No aż tak to nie, o tak? Nie. Nie, właściwie to jest dobrze, nie? Jest dobrze, okej, to mam. Kurde, ja nic z tego OBS-a nie pamiętam. Aha, wiem co chciałam, bo tu jest jak gdyby... O, za małe nasycenie chyba koloru. O. Słaby Photoshop. Wszyscy znamy zdjęcie Eli Gavin, w którym nieumiejętnie dokleiła sobie powiewającą, bujną falę krwisto-czerwonych włosów. No tak, to zdjęcie właściwie idealnie odzwierciedla umiejętności graficzne EG Studio, a raczej brak tych umiejętności. A może wklejanie samej siebie na zdjęciach prezentujących apartament, w który kiedyś chciała wynająć dla Marka? Teraz zerknijcie na kilka przykładów, które pojawią się na naszym filmie. Jeśli chcecie, to wciśnijcie pauzę, by lepiej przyjrzeć się tym dziwadłom. Warto przy tym odnotować, że w ostatnim czasie Ela Gavin w dużej mierze przerzuciła się na aplikację FaceApp, w której konsekwentnie odmładza się za pomocą automatycznych filtrów oraz dodaje sobie włosy. DNA TV. Jest to internetowa telewizja. Wywiad w ramach tejże telewizji jesienią 2021 roku przeprowadził Patryk Boro z naszą Elżbietą. W wywiadzie Ela wypowiadała się m.in. o Wardędze, Spysińskim, Izabeli Kisio-Skorupio oraz Klaudelizie. Wywiad w dużej mierze jest jednak nudny. Najistotniejszy jest chyba ten fragment. Elu, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na tym pięknym rynku w Krakowie po to, żeby o tobie porozmawiać, o tym, co się u ciebie dzieje teraz oraz o tym, czym się w chwili obecnej zajmujesz. Może powiedz coś więcej. No mam już od 20 lat działalność gospodarczą. www.egstudio.pl. A także, właściwie można by tutaj dodać również www.elagavin.pl. Jest to strona internetowa Eli Gavin. Wszyscy wiemy, że strona internetowa i media społecznościowe są zwykle wizytówką fotografów, prezentują portfolio i mają na celu zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z danej oferty. Otóż nie w tym przypadku. Strona internetowa EG Studio w dużej mierze nie działa. Zapełniona jest różnymi dziwnymi treściami, pseudowpisami pamiętnikowymi, kradzionymi z internetu zdjęciami, jak na przykład zdjęcie maltretowanego kota, które w rzeczywistości jest obrazkiem pobranym z internetu. A także w dużej części nie działa. Ale nie porzucajmy nadziei. Znana krakowska youtuberka od 10 lat obiecuje, że naprawi unowocześni stronę. Może kiedyś się tego doczekamy. Konkurencja zawodowa.
To mityczne określenie na zawistną, pełną nienawiści grupę krakowskich fotografów, których według Eli jest w Krakowie 100 tysięcy. Według Elżbiety Gawin fotografowie od 20 lat bojkotują jej działalność zawodową i artystyczną, gdyż są zazdrośni o jej talent, umiejętności, warsztat pracy, bogactwo wyposażenia studia, a także o konkurencyjne ceny. Coraz częściej też Ela niszczona jest przez konkurencję zawodową z powodu jej odmiennych poglądów politycznych. Konkurencja zawodowa ściga Elę, pragnie ją zniszczyć, wpędzić w długi, a nawet pozbawić życia. Nie trudno się jednak domyślić, że są to najzwyczajniejsze w świecie bzdury, które opowiada Ela, gdyż jest jej tak wygodnie tłumaczyć pewne rzeczy. Moją konkurencję zawodową, fotografów, kamerzystów, dziennikarzy, jakichś ludzi pracujących w reklamie i w mediach, ja ciągle się spotykam z agresją, z jakąś przemocą, z próbą mówienia i udowodnienia, że nic nie umiem, do niczego się nie nadaje. Ci ludzie się posuwają do tego, że w internecie z anonimowych kont krytykują moją pracę, wyśmiewają. Ale zamieszczają też sami jakieś posty, wpisy na innych grupach dyskusyjnych, zakładają strony. I wszystko to ma na celu pozbawienie mnie klientów możliwości zarabiania w moim zawodzie. I oczywiście nikogo to nie interesuje, że ja jestem po rozwodzie, wychowuję małe dziecko i muszę zarabiać. Po prostu nie mam prawa w swoim zawodzie zaistnieć, powinna być krytykowana. Powiem dwa zdania o konkurencji, o mojej konkurencji zawodowej, głównie o fotografach. Ciągle wysłuchuję, jaka to jestem beznadziejna, umiem robić zdjęć, filmów, nie umiem się zachować. Powinnam się leczyć, trzeba zawiadomić policję w związku z moją pracą. To ta walka między fotografami, rywalizacja, popisywanie się jest naprawdę nie do zniesienia. Logarytm naturalny. To ważny i zabawny element live'ów Eli, swoisty rolling joke. Logarytm naturalny pojawiał się na live'ach, ostatnio coraz rzadziej, aby zagłuszyć jej pustą paplaninę. Odbanowani. Natomiast osoby, które mi dokuczają, chcą mi zagrozić, to no niestety, no nie mogę tego akceptować, także musiałam z Gretka wyciszyć. No, są pewne granice, można sobie napisać oczywiście, że jestem głupia, Adam i Helena Gawinna w płacie 11 rzeczy, prawda? Ale wszelkie wpisy, które na przykład powodują, że ludzie u mnie nie zamawiają usług mojej firmy, no to już jest nie za fajnie. O, jest następny jakiś tutaj. Muszę podgłosić, bo w efekcie nie słyszę. Zerknijcie na kilka przykładowych donate'ów, w których gościnnie wystąpił właśnie logarytm naturalny. Będzie. Kochani, szukam asystenta, kogoś, kto mi pomoże tutaj z tymi ustawieniami. Adam i Helena Gawina spłacił 10 zł. Szkoda, córciu, że zostałaś hojmanistką. My przynajmniej umiemy obliczyć logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Czy mają? Aha, czyli trzeba było jednak ustawić ten próg 10 zł za te donate. Logarytm naturalny spłacił 5 zł. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Spróbujemy wejść tutaj na ten i zmienimy próg jednak do donate. Drama ze Spysińskim. Mateusz Spysiński nagrał 6 filmów komentujących działalność Eli Gawin. Początkująca youtuberka pozywa innych początkujących youtuberów. Ela Gawin zakłada swoją ekipę youtuberów. Ela Gawin, matka, dla której najważniejszy jest YouTube. To tylko 3 tytuły filmów, które obnażają naturę Elżbiety. Ta drama odsłoniła po raz kolejny naturę wypierania faktów przez naszą youtuberkę. Reakcją na film, w którym Spysiński obnaża nieudolność wychowawczą Eli, jej zaniedbania w stosunku do córki, był post z 18 czerwca 2020, w którym Elża rzuca na stół kartę poglądów politycznych. I tak oto Spysiński nie krytykuje Eli jako matki, krytykuje ją za poglądy polityczne, co jest oczywistym absurdem i kolejnym przykładem na to, jak bardzo Gawin zniekształca rzeczywistość, ukrywając swoje wady i nieudolnie wybielając się poglądami politycznymi, robiąc przy tym z siebie ofiarę całej sytuacji. Trole, hejterzy, stalkerzy. Dokładnie w tej kolejności. Kim oni są? Zacytujmy definicję hejterów, którą stworzyła Ela Gawin. Siedzą oni 16 godzin dziennie przed komputerem i trolują. Utrzymują ich rodzice, jedzenie przynoszą im do łóżka obok komputera. Sikają do nocnika, żeby nie tracić czasu na toaletę. Większość hejterów mobbinguje, terroryzuje swoje rodziny, żeby mogli prowadzić swój tryb życia. To pasożyty. Siedzą albo leżą i klikają w klawiaturę komputera, w tablety albo smartfony. Rozczochrani, w dresach, nieumyci. Myją się tylko jak wychodzą z domu. Inni hejterzy to znowu bezrobotni albo starzy ludzie bez emerytur, godzinami wykłócający się z innymi w internecie. Tacy właśnie ludzie mnie krytykują.
Na filmie możecie teraz zobaczyć, kim jest hejter według znanej krakowskiej youtuberki. Są to przede wszystkim ludzie z toksycznych rodzin, posiadający traumy, osoby zakompleksione, z problemami natury psychicznej. Brzmi to dość despotycznie i z pewnością nie oddaje całokształtu problemu. Niemniej jednak, skala ta nie oddaje rzeczywistości i tego, jak faktycznie wygląda hejt. Bo dla Eli Gavin hejtem jest nawet odważenie się na posiadanie odmiennego zdania. Hejtem jest różnica poglądów. Hejtem są normalne komentarze, nie obrażające Eli, a po prostu zawierające w sobie elementy dla niej nawet niewygodne. Hipokryzja, małostkowość i nadmierna agresja w reakcjach to można zaobserwować, kiedy Ela robi czystki na swoich grupach lub w komentarzach na Facebooku i YouTubie. Bo dla niej wszystko jest hejtem. No chyba, że są to wpisy popierające Kaczyńskiego i wychwalające jej urodę oraz kunszt youtuberski. Tytuły Eli. Warto wymienić na wstępie zawody, którymi trudni się Elżbieta. Zdjęcia, filmy, reklamy, projekty, grafika, poligrafia, druk, reklama w internecie, strony www, organizacja imprez, agencja modeli, aktorów i statystów, agencja prasowo-fotograficzna, redakcja tekstów, usługi copywriterskie, dziennikarskie i tym podobne, a nawet dziennikarstwo śledcze. Jest dziennikarzem, blogerką, youtuberką, prowadzi własną firmę EG Studio, agencja fotograficzno-filmowa, biuro reklamy i klub dziennikarski. Pracuje w zawodach fotografa, filmowca, specjalisty do spraw reklamy, organizatora imprez, pisarza, dziennikarza, blogera i youtubera. Wydaje się to dużo jak na jedną osobę, nieprawdaż? Dlatego nie dziwi nikogo, że chwytając tyle srok za ogon, tak naprawdę w żadnej dziedzinie i w żadnym nadanym sobie zawodzie nie jest dobra, a co najwyżej mierna. Banowanie ludzi. To również charakterystyczny element uniwersum Eli Gavin. Właściwie porównywalny z czerwoną kanapą. Bana wyłapiesz z zaskoczenia. Nie zorientujesz się nawet, kiedy zostaniesz odstrzelony. Bany sypią się na Facebooku, YouTubie, ale także i na gangusiach, choć to ostatnio to tajemnica Poliszynela. Bo teoretycznie na gangusiach panuje wolność i nikt nie jest banowany. Błędy ortograficzne. Włączam jako regionalizm krakowski. Błędy ortograficzne, składniowe, literówki, problemy z przecinkami zdarzają się każdemu. Jesteśmy bowiem ludźmi i wszystkim nam zdarza się pomylić. To jest fakt. Jednak jeśli Ela Gavin w co drugim wpisie w większości filmów z dumą chwali się, iż jest absolwentką polonistyki i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, sama sobie zaprzecza. Bo od absolwentki takich kierunków wymaga się większej dbałości o język i jako takiej poprawności w stylu zarówno pisanym, jak i mówionym. To wszystko niestety kuleje. Ponadto nadużywanie trzy kropków razi w oczy każdego, kto choć raz miał do czynienia z jakimkolwiek tekstem absolwentki polonistyki UJ-u. Zapraszam Was do oglądnięcia zdjęć z mojego dnia ślubu. Porterek. Piwa porter to ulubiony trunek Elżbiety. Co prawda ostatnio przerzuciła się na szampana Dorato, ale porterki są zdecydowanie symbolem problemów alkoholowych Eli Gavin. Piwo portery są także często wręczanymi przez fanów prezentami. Wlewam sobie piwo. To jest kufelek taki na mniej niż pół litra piwa. Nie chcę Wam robić smaka, ale ja już po prostu jak przygotowywałam tutaj tą kamerę, to już trochę tego piwa sobie upiłam. Dlatego teraz tak wlałam, że widać tą pianę. I to jest właśnie ten kufelek z Waszej grupy. Także piję Wasze zdrowie. Warto przytoczyć tu podaj najpopularniejszy cytat Elżbiety, opisujący jej miłość do porterków. Wychodzę na ulicę, otwieram piwo. Balsam złotego eliksiru szczęścia spływa mi do gardła i czuję, jak krew szybciej krąży mi w żyłach. Księżyc świeci złowrogo, a może przyjaźnie. Szuram nogami jak stara, zmęczona kobieta. Na obcasach przeglądam się w kałuży, oglądam swoje nogi. Dziwne, wyglądam całkiem dobrze. Na temat problemów alkoholowych Eli opowiemy dalej na kolejnych warstwach. Rozmowa z Markiem miała miejsce 31 października 2021 roku. Kiedy Marek prowadził live'a, Ela zadzwoniła do niego dwa razy.
Ta rozmowa odsłoniła wszystkie negatywne cechy Elżbiety. Jej wulgarność, butę, materializm, nieogarnięcie życiowe oraz brak szacunku do drugiego człowieka. Słynna krakowska youtuberka była obelżywa wobec Marka, jego widzów oraz innych osób mniej lub bardziej związanych z uniwersum. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy. Pełna wersja dostępna jest na naszym kanale. W każdym razie, słuchaj, zniszczę cię zajebie, rozumiesz? Rozpierdolę ci życie, będę ci pisać pozwy o odszkodowanie, mam cię w dupie, nie chcę cię widzieć, po prostu tyle ci tylko chciałam powiedzieć. W dupę nawet po prostu nic nie zrobiłeś, a co kurwa piszesz na tej swojej grupie, że ja nie mogę zobaczyć? Dla mnie jesteś po prostu butem, skurwysynem, świnią, oszustem, zdrajcą. Jesteś dla mnie zwykłym butem, jesteś dla mnie zwykłą świnią, jesteś dla mnie mędą, która ma grupę, która mnie wyśmiewa, jesteś po prostu, nienawidzę cię, po prostu normalnie wsiądę w pociąg, przyjadę tam do ciebie do roboty, popierdolę cię w tej wszystkich ludziach i powiem po prostu tam o ciebie w pracy, jakim jesteś jebanym butem, rozumiesz? Zrobię to. Poglądy polityczne. Kiedy coś w życiu Eli Gawin nie wychodzi, kiedy krakowski sąd rodzinny chce jej odebrać dziecko, kiedy chce obrazić dziewczynę tylko dlatego, że nie do końca zgadza się z działaniami Elżbiety. Poglądy polityczne są niczym miecz obusieczny, który od lat nasza youtuberka dzielnie dzierży w dłoni. Urzędnicy sugerują zmianę pracy na bardziej stabilną dla dobra córki? To przez poglądy polityczne. Mateusz Spysiński punkt po punkcie w sposób merytoryczny wytyka wady i problemy Eli? To dlatego, że nie lubi PiS. I sprawił mi straszną przykrość nie tylko tym filmem, ale jeszcze... O nie. Poglądy polityczne według Eli Gawin. Wszyscy ludzie, którzy jej nie popierają. Wszyscy, którzy mają własne problemy i przez to są dla niej mniej mili. Urzędnicy wykonujący swoją pracę zgodnie z przepisami nienawidzą jej i chcą jej szkodzić z powodu poglądów politycznych. Używanie tego argumentu według naszej youtuberki ma na celu przykryć jej niedociągnięcia zawodowe i życiowe, nieudolność w wychowaniu dziecka, problemy w komunikacji z innymi ludźmi, a także brak empatii i zwyczajną nieuprzejmość. Narcystyczne poczucie uprzywilejowania sprawia, że Ela od lat stawia się w opozycji do całego świata, zasłaniając poglądami politycznymi, które są wyssane, no nie powiemy z czego, domyślcie się. Jednym z bardziej jaskrawych przykładów będzie wpis na Facebooku Eli z 17 września 2017 roku, w którym pomawia pracowników stacji benzynowej twierdząc, iż nie chcą jej oni obsłużyć przez wzgląd na jej poglądy polityczne. Andrzej i Plejadianie. Andrzej Knaga jest byłym mężem Elżbiety. Pochodzi z maleńkiej miejscowości. Podczas trwania ich małżeństwa Andrzej notorycznie zdradzał Elę zarówno z kobietami, jak i mężczyznami. Po rozwodzie zawarł ślub humanistyczny z tak zwanym doktorkiem, z którym ubiegał się udział w programie Królowe Życia. Jest głęboko zaburzonym mężczyzną, dla którego homoseksualizm i biseksualizm są wstydem. Pomimo swoich problemów, jest jednak kochającym i troskliwym ojcem dla swojej córki. Miał psa o imieniu Torcik, ale ta sprawa zostanie poruszona w dalszych warstwach naszej góry lodowej. Obecnie opiekuje się małą suczką, którą nazwał Daisy. Największym problemem Andrzeja jest jednak wiara w Plejadian i sektę Anioły Nieba. Andrzej uważa, że wyleczył się z homoseksualizmu. Twierdzi, że jest plejadianinem, księciem o imieniu Anres. Przekazuje ludziom ludzkości wolę nieba, głosząc ideały miłości 5D. Sądzi na przykład, że plejadianie tworzą dla niego nowe organy za pomocą specjalnych drukarek. Tworzy także długie teksty poświęcone tej przedziwnej wierze. Na przykład, i tutaj zacytujemy. Czy wiesz, że wszystkie istoty mają kod światła, ale nie każdy pamięta lub ma do niego dostęp? W tym artykule postaram się pomóc Ci zapamiętać Twoje kody światła i uzyskać do nich dostęp w 2022 roku. Jest to niesamowicie potężne narzędzie, które pomoże nam poszerzyć naszą świadomość i dowiedzieć się więcej o sobie i wszechświecie. Ale zanim zagłębimy się w to, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest kod światła i jaka jest różnica między kodem światła a językiem światła. Co to jest kod świetlny? Kody świetlne to wzorce energii zawierające określone częstotliwości energii zakodowane z informacjami z wyższych wymiarów.
Każdy żywy organizm jest zakodowany za pomocą wielu kodów świetlnych, które przy urodzeniu działają jako jego indywidualna częstotliwość lub kosmiczny odcisk palca. Kody te są zapisane w DNA, które obejmuje plany duszy i starożytną wiedzą o uzdrawianiu, której nie jesteśmy w stanie pojąć za pomocą słów i słów. Zwykle są uśpione w naszym DNA, dopóki nie uzyskamy dostępu do ich częstotliwości energii i nie obudzimy informacji w nas. Kody światła mogą być przesyłane na wiele sposobów, więc aby uzyskać do nich dostęp, musimy zrozumieć specjalny język światła, którego źródło używa do komunikacji. Warstwa druga. Ojciec profesor. Ojcem Eli Gavin jest świętej pamięci Adam Gavin. Profesor geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tak o swoim tacie 28 września 2015 roku napisała Ela na swoim Facebooku. Mój opiekun, nauczyciel, przyjaciel i niedościgniony wzór do naśladowania. Naukowiec o prawicowych poglądach i katolik. Zawsze szanował swoich kolegów na uczelni i znajomych, którzy mieli inne poglądy polityczne i wyznanie niż on. Skromny, a zarazem pewny siebie, świadomy swojej inteligencji i wartości, chociaż nigdy o nich nie mówił. Niebiańska cukiernia. Jest to firma cukiernicza Andrzeja Knagi. Nie ma swojego miejsca fizycznego. Usługi są oczywiście oferowane, ale trudno powiedzieć, czy Andrzej dalej tworzy torty, gdyż nimi się nie chwali. Za to od dłuższego czasu można poczytać na profilu jego firmy o Plejadianach. Kochani, oprócz Was, moich cudownych klientów, których mam tysiące w całej Polsce, mam również psychopatów, hejterów, którzy śledzą każdy mój ruch, każdy mój krok, a tylko po to, aby z czystej zawiści i zazdrości zrobić mi na złość. Dlatego nie podaję oficjalnie adresów, ale wszyscy moi zaufani klienci znają adresy, znają lokalizację przepięknej cukierni w przepięknym pałacu w Krakowie, więc tam się widujemy, więc pocztą pantoflową, zaufaną, zapraszam Was wszystkich w moje słodkie miejsca. Marek Eł. Drodzy gangusie, drodzy widzowie, czytelnicy, obserwatorzy, nie jest za fajnie. Marek opublikował takie zdjęcia, że kogoś poznał. Marek Łangowski, youtuber. Pewnie wszyscy są ciekawi, jak się czuję, czy się denerwuję, czy mam zły humor. No to proszę bardzo, zaspokoję Waszą ciekawość. Zobaczcie, w jakim jestem stanie. Marek Łangowski jest młodym, 32-letnim mężczyzną, młodszym od Eli o 19 lat, więc teoretycznie mógłby być jej synem. Elżbieta poznała go podczas wakacji w Chłopowie w sierpniu 2021 roku. Przyjechał do niej i znalazł ją na plaży. Przyjechał kolega tutaj zobaczyć się ze mną, który zamówił jakiś czas temu fanboxa mojego i właśnie podszedł do nas chłopak, mówi, że rozłożył sobie namiot tutaj. I właśnie nas rozglądał się, czy nas gdzieś nie ma. No i że przyszedł zobaczyć. Z początku Ela spławiła swojego nowo poznanego amanta, jednak z czasem powoli zaczęła się do niego przekonywać. Sytuacja zaczęła dynamicznie się rozwijać, kiedy Ela zorientowała się, iż jej filmy, w których opowiada o Marku, mają więcej wyświetleń i więcej komentarzy niż pozostałe wątpliwej jakości produkcje. Uruchomiło to falę rozstań i powrotów, kłótni i kontrowersji, które z radością lub płaczem wrzucała na swój kanał oraz profil na Facebooku. Filmy, live'y i posty na Facebooku kręciły się wokół jej relacji z Markiem. Od września 2021 aż do końca kwietnia 2022 roku, czyli w momencie, kiedy publikujemy ten film, temat Marka jest wciąż żywy. W kółko schodzą się i rozchodzą, ciągle się kłócą, wyznają sobie miłość, no może raczej to Ela wyznaje miłość Markowi. Mają za sobą również dwa wyjazdy. Jeden do Zakopanego, a drugi nad morze. Marek, tak jak i Ela, jest osobą bardzo atencyjną. Ma swój kanał na YouTube, gdzie prowadzi live. Udziela się też na swoim Discordzie. Przystanek Kocborowo. Koniec naszego związku, koniec naszej miłości. Galioner wygrał, Mateusz Kwieciński wygrał, hotelarze wygrali, hejterzy wygrali. Psychofanki Marka wygrali. Ja mam to wszystko w dupie, ja już tego wszystkiego nie chcę. Zrobię. Dobra, nie będę tutaj Marka za długo filmować, bo on specjalnie się nie lubi filmować, ale tak chciałam po prostu, żeby
Tylko się przywi- Zabawki erotyczne. Lubrykanty i gumki. Zabawki erotyczne są dla Eli symbolem wyzwolenia seksualnego, rozwiązłości, temperamentu i wyobraźni. I choć tak naprawdę wibrator lub gumowy dildo nie jest niczym nadzwyczajnym, to dla Eli te sprawy są naprawdę mało oczywiste. Elżbieta na swoich live'ach chwyta się dosłownie wszystkiego, aby tylko wzbudzić zainteresowanie i kontrowersje, a że tematy okołoseksualne są dla niej najprostsze i bodaj jedyne, no to taki mamy efekt. Gumowe dildo, uprzęże i stroje pokojówki. Oto kwintesencja mokrych snów znanej krakowskiej youtuberki. Weszłam w posiadanie jakiegoś takiego wibratorka, ale to dla mnie to za małe. Ała. To moim zdaniem to jest trochę za duże, nie? I była karteczka do tego. Uroda. Nogi. Ela ma problem z samoakceptacją. To widać wyraźnie, kiedy występuje na live'ach. Można krytykować wszystko w jej życiu i tak naprawdę na niewiele zareaguje. Jednak wystarczy napisać, że ma pryszcze na dekolcie lub purchawki na brzuchu, a oburzenie Elżbiety sięgnie zenitu. Obsesja na punkcie figury, braku zmarszczek, urody, porównywania się do gwiazd pokroju Kim Kardashian i Madonny to kolejny charakterystyczny element tego uniwersum. Ela nie radzi sobie ze starością. Nie może się pogodzić z tym, że nie jest już młoda, jędrna, atrakcyjna, że mężczyźni podrywają ją głównie dla żartów i dlatego, że jest czymś w rodzaju internetowego klauna. Warto przy tym wspomnieć, że bardzo często nakłada na siebie kolejne warstwy makijażu, nie dbając przy tym o oczyszczenie skóry twarzy. Także jej dbałość o higienę od lat budzi wiele zastrzeżeń. O, jednym nakładam, drugim rozcieram. O, tym nakładam. Drugim sobie rozetrę. Casting na kochanka. To jeden z najpopularniejszych postów na Facebooku Eli Gavin. Post ten powstał na początku listopada 2021 roku w przypływie złości na Marka E. na skutek jednej z kłótni patokochanków. Elżbieta, aby odegrać się na Marku, zrobić mu na złość i jednocześnie wzbudzić w nim zazdrość, skonstruowała anons liczący 13 punktów, w których opisuje swoje wymagania względem kochanka, którego przygarnie do swojego łóżka i którego wykorzysta do swoich filmów. Na pierwszym planie oczywiście jest wiek, czyli od 25 do 45 lat. Oczywiście Ela ma 51 lat, zatem chciałaby, aby jej kochanek był o co najmniej 7 lat od niej młodszy. Resztę punktów możecie zobaczyć na filmie. Erotyczne wysrywy. Nie chcę się tutaj przechwalać, ale ja w ogóle nie mogę blisko mężczyzn różnych siadać. Jak chodzę z nimi do kina, to oni mają erekcję. Ela Gavin od lat kreuje się na kochankę idealną, o którą zabiegają wszyscy mężczyźni w Polsce. Mnóstwo jej postów kręci się wokół seksu i tego, jak bardzo mężczyźni pragną jej ciała. Wiele jest też wpisów, w których pisze, jak bardzo chciałaby mieć kogoś w swoim łóżku. Nie można jej zatem odmówić apetytu na miłosne zbliżenia. Sprawa jednak komplikuje się, kiedy o potrzebach zaspokojenia swojej chuci pisze publicznie. Pisała już o przystojnym budowlańcu, listonoszu, synu kolegi, właścicielu pensjonatu nad morzem, z którym sypiała w zamian za udzielenie jej noclegu. Pisała o tym, jak podrywali ją koledzy, współpracownicy, a nawet klienci. Podszywając się za klienta, napisał obszerny wpis na jednym z forów, w którym dała opust swojej fantazji. Otóż klient ten miał oglądać się za nią, podziwiać ją i w efekcie żałować podjętych decyzji. Na własnym ślubie i weselu. Wpisy erotyczne Eli Gavin są bardzo prostackie w swym wydźwięku, niczym żywcem wyciągnięte z omszałych harlekinów, które zostały ściągnięte z babcinej półki z książkami. Jakiś czas temu opisywała, że chciałaby zostać kugłażycą, uwodzącą młodych mężczyzn za pieniądze. Jak usiądę chłopakowi na kolanach, to on ma wytrysk. Jak rozepnę komuś spodnie, no to tak samo. I bardzo często tak jest, mogę powiedzieć, za pierwszym razem. No bo faceci na mnie tak reagują po prostu, bo ja jestem troszeczkę seksoholiczką, troszeczkę nimfomanką. Bajty. Bajtów na Eli było wiele. Ludzie często brali sobie ją za cel różnych żarcików, przez co czasem Elżbieta stała się ostrożniejsza, ostrzejsza i bardziej kontrolująca. W
tym filmie pokażemy jeden przykład. Bajt na policjanta. Ten miał miejsce na jednej z prawicowych grupek na Facebooku, na której Ella Gavin była aktywna. Kiedy ktoś zamieścił zdjęcie aktora porno przebranego w strój policjanta, Ella Gavin napisała komentarz, łapiąc trollerski haczek. Nieudane sesje zdjęciowe. Ella Gavin nie do końca zna się na robieniu zdjęć, choć może warto ująć to jednak inaczej. Ella Gavin zna się na robieniu zdjęć, ale takich w stylu późnych lat 90. Problemy ze światłem, kontrastem i ostrością, nieudolne poprawki w Photoshopie albo wręcz w Paincie, jak się to ma do współcześnie obowiązujących standardów i trendów fotografii. Ella dokleja swoim klientom włosy, retuszuje zdjęcia po macoszemu albo nie robi tego wcale. Ustawianie OBS Studio. Chciałam Ci bardzo podziękować za Twoją pomoc. Naprawdę imponujące to było, że w ciągu niecałych 2 godzin wszystko ustawiliśmy w tym studiu OBS i w tych wszystkich programach. Podczas wakacyjnego pobytu nad morzem w 2021 roku Ella poznała pewnego młodego mężczyznę. Jego imienia nie będziemy podawać przez wzgląd na ochronę jego prywatności. Do niczego między innymi nie doszło, poza tym, że pomógł jej w zakresie ustawień transmisji. Chodzi tu o OBS Studio oraz donaty, które podpiął pod jej kanał. Muszę się jeszcze pouczyć właśnie w tym OBS-ie i w konfiguracji tych programów. Ja zaraz sobie wezmę karteczkę, zobaczę, jakie to były programiki. Od tego momentu przez bardzo długi czas Ella nie mogła sobie poradzić z ustawieniami OBS. I nie chodzi tu bynajmniej o trudności w opanowaniu tego programu, gdyż sam w sobie nie jest on trudny w obsłudze. Każdy mógłby spokojnie go opanować, mając czas i dobre chęci. Pomiędzy live'ami Elżbiety znajdują się niemal tygodniowe odstępy. Osoba niepracująca, jaką jest Ella, mogłaby poświęcić kilka godzin na naukę programu, mogłaby obejrzeć kilka tutoriali i wszystko sobie poustawiać. Ale po co? Skoro Eli najzwyczajniej w świecie nic się nie chce. I tak przez długie tygodnie na live'ach obiecywała, że nauczy się obsługi programu. Prosiła, by ktoś przyszedł i jej to poustawiał. Na Facebooku produkowała posty proszące, aby jakiś przystojny informatyk do niej przyszedł i jej pomógł. A wiele live'ów zawiera prawie godzinne nagrania, w których Ella próbuje ustawić OBS Studio. Czy trudności w przebrnięciu przez ten program świadczą o tym, że Ella jest leniwa? Tylko coś mi tu nie działa, rozjaśnianie już. Ekrany. Tu mam OBS Studio, tu mam YouTube, tu mam donaty, tu mam okno do wyświetlania. Spóźnienie się na live'a. Wyobraźcie sobie, że idziecie rano po bułki do sklepu. Na drzwiach widnie informacja, że sklep czynny jest od 6 do 20, ale sklep jest zamknięty. Otworzy się może za godzinę, dwie, a może nawet za 4 godziny. Niedopuszczalne i zniechęcające, prawda? Tak samo jest z live'ami Elly Gavin. Co tydzień puszcza ona informację, że live odbędzie się w piątek w godzinach od 21.30 do 2 w nocy. Ale punktualność nie jest cechą charakterystyczną dla Elżbiety. Jeśli Ella pojawi się o 22.30, to będzie sukces. Jej spóźnienia mają różne przyczyny, ale jedno jest pewne. Takie zachowanie świadczy o braku szacunku dla widzów. Jest wyrazem olewczego podejścia, roszczeniowego myślenia, że to widzowie są dla niej, a nie ona dla widzów. Jest live. Już mamy 100 osób. 23 dochodzi. 22.44. Słuchajcie, godzinę mam opóźnienia, zaraz wam wszystko wyjaśnię. Daily vlogi co parę dni. Daily vlog jest formą codziennego pamiętnika. Charakteryzuje się świeżością, publikowany jest zwykle jako podsumowanie mijającego dnia. Forma daily vlogów wymaga od twórcy systematyczności i samozaparcia, aby codziennie dostarczać swoim widzom ciekawe i angażujące treści. Jak się domyślacie, o ile nie widzieliście wcześniejszych daily vlogów Elly Gavin, nie są one ani systematycznie wrzucane, ani też nie są angażujące. Dla Elki każdy film poza live'em jest formą daily vloga, bez względu na to, co na nim jest. A jest zwykle to samo. Losowe widoczki i znana krakowska youtuberka, gadająca o niczym. Ja mam nagranie, taki daily vlog, krótki komentarz z wczoraj, bo byłam na policji. Wszystkie kanały Elly Gavin. Elżbieta Gavin ma wiele różnych kont, na których publikuje albo to samo, albo w ramach skrótów czy tak zwanych zwiastunów. Na YouTubie ma konta Ella Gavin, konto jej córki, Kraków Dobry i Zły, Ella Gavin Production, Centrum Pomocy Ofiarom Hejtu i Przemocy, Klub Interwencji Dziennikarskich Elly Gavin, Agencja Fotograficzno-Filmowa i Biuro Reklamy, Ella Gavin Filmy Surowe i z telefonów komórkowych, Andrzej Knaga.
Na Instagramie Ela Gawin Studio, Ela Gawin. Na Facebooku znane wszystkim profile Ela Gawin. Na Twitterze publikuję także jako Ela Gawin. Zaś na zbiorniku, czyli portalu stricte erotycznym, możemy z nią znaleźć jako Ela Vampir. Reklama Cymes. To reklama, w której wystąpiła Ela Gawin i jej mąż Andrzej Knaga. Długa, nudna, ale i śmieszna reklama. Zresztą zobaczcie sami o tej fragment. Laboratorium szczegółowo bada zarówno surowce przed skierowaniem ich do produkcji, jak i każdy produkt gotowy, zanim opuści mury zakładu. Jakość wyrobów jest dla wszystkich pracowników Victoria Cymes sprawą najważniejszą. Dbając o markę swoich produktów oraz dobro konsumentów, firma Victoria Cymes wykorzystuje w procesie produkcyjnym najlepsze odmiany marchwi, selera i jabłek. Zapewniamy najwyższą jakość soku, intensywną barwę oraz wyjątkowe walory smakowe. Klub Interwencji Dziennikarskich to dziwny twór o nie do końca jasnym celu. Wiemy o nim tyle, że teoretycznie istnieje. W 2019 roku Ela żebrała na Facebooku o mocnego laptopa na potrzeby prowadzenia tegoż klubu. Założyła też zrzutkę na pomagam.pl właśnie na rozwój klubu interwencji dziennikarskich. Z zakładanych 10 tysięcy złotych zebrała zaledwie 193 zł. Najprawdopodobniej, to jest bardzo możliwe, jeśli niepewne, tytuł i cel zrzutki były jedynie pretekstem Eli do napchania sobie kieszeni cudzymi pieniędzmi. W listopadzie 2021 roku Ela Gawin weszła na Discorda Porter Gawin TV, gdzie miała miejsce bardzo długa rozmowa. Dostępna jest ona na naszym kanale. Podczas tej rozmowy ujawniono, iż Ela nie dość, że nie ma wykształcenia dziennikarskiego, to nawet nie posiada uprawnień ani legitymacji dziennikarskiej. Co za tym idzie, Klub Interwencji Dziennikarskich absolutnie nie ma racji bytu i jest jedynie marną przykrywką do dojenia pieniędzy. Często mówi, że wchodzisz do sądu jako widownia w sądzie, jako dziennikarz. Powiedz mi, jak można zdobyć pozwolenie od sądu na udział w jakiejś sprawie? Ale ponoć ostatnio byłaś. Powiedz mi, w jaki sposób dostajesz pozwolenie? Byłam widownią, byłam świadkiem, pisałam. No dobrze, ale jak byłaś widownią, to w jaki sposób dostajesz pozwolenie na udział w takiej sprawie? I dlaczego mówisz, że jesteś dziennikarzem, skoro nie masz legitymacji prasowej? Ja mam działalność dziennikarską w zakresie działalności gospodarczej, nie potrzebuję mi. Ale nie masz legitymacji, potrzebujesz. Ustawa o prawie prasowym mówi jasno, że osoba, która tytułuje się dziennikarzem, powinna mieć legitymację prasową i powinna być w Polskim Związku Zawodowym Dziennikarzy zgłoszona. Ale ja mam studia dziennikarskie w zakresie, ja skończyłam filmoznawstwo, ja jestem dziennikarzem filmowym. Ale nie jesteś dziennikarzem interwencyjnym, nie jesteś dziennikarzem, nie masz akredytacji i nie masz legitymacji prasowej. Ale nie ma takiego wymagania. Jeżeli jest takie wymaganie. Uwierz mi, że znam się na prawie. Ale kto tego wymaga? Ja bym gdzieś miała być zatrudniona w jakiejś firmie jako dziennikarz i oni by wymagali. Nie. Skoro mówisz, że jesteś dziennikarzem, to powinnaś mieć legitymację prasową i numer legitymacji prasowej powinien być udostępniony wszystkim, ponieważ stajesz się osobą publiczną, tak? A ty takowej nie masz, więc nie powinnaś tytułować się dziennikarzem. Ja mam działalność gospodarczą. A, no to co stoi na przeszkodzie wyrobienie sobie takiej legitymacji, bo naprawdę nie rozumiem. No to ty powinnaś wiedzieć, co stoi na przeszkodzie. Jeżeli chcesz wiedzieć, to mam dwie legitymacje. Mam legitymację telewizji krakowskiej, dziennikarza telewizyjnego z 1998 roku i drugą legitymację prasową, bo byłam dziennikarzem na festiwalu filmów krótkometrażowych w Krakowie kilka razy i wydawnictwo, które mnie kierowało, też mi taką legitymację wyrobiło. Ale to nie są dożywotnie, tak? To są czasówki. Na dzień dzisiejszy, na 16 listopada 2021 roku takowej nie masz. To nie były czasówki, ja mam stałe, ja mam wykształcenie dziennikarskie i mam w zakresie działalności gospodarczej, ja nie potrzebuję. Nie, nie polonistyczne, nie jesteś po dziennikarstwie, tylko jesteś po polonistyce, to jest troszeczkę coś innego. Ale filmoznawstwo, no to jest krytyk filmowy, no nie, no to krytyk filmowy. No, Kasia, ale krytyk filmowy, no tak, no to tak, tylko że zaczynasz filmoznawstwo, Ela, to w ogóle była specjalizacja, a nie kierunek. I akurat też coś o tym wiem. I jako takie nie kończyłam, bo miałam zupełnie inny zakres przedmiotu. Znaczy słuchałam swojego zakresu przedmiotów i to wygląda tak, jakbyś miała po prostu specjalizację filmoznawczą, ale nawet jeżeli jesteś po filmoznawstwie, to nie znaczy, że jesteś dziennikarzem. Bo to jest tak, jakbyś skończyła biologię i powiedziałabyś, że jesteś lekarzem. Kwas na samochodzie. Kiedy Ela Gawin na półtora miesiąca wyjechała na wakacje nad morze, zostawiła swój samochód na parkingu pod blokiem. Było to słoneczne i bardzo gorące lato 2021 roku. Reklama przyklejona na samochodzie siłą rzeczy wypłowiała. Ela Gawin po powrocie do domu, kiedy to zobaczyła, obróciła tę sytuację na swoją korzyść, opowiadając, że rzekomi, mityczni hejterzy oblali kwasem jej samochód. Problem z tą teorią jest taki, że kwas nie wypłowiłby reklamy, a ją wypalił, wżerając przy tym lakier na samochodzie.
Ela w ten sposób zapewne chciała zwrócić na siebie uwagę oraz po raz kolejny zrobić z siebie ofiarę. Po tym, gdy zerwano mi reklamę z tylnej szyby samochodu, zniszczono, będę chciała sobie zrobić nową, teraz jak przyjedzie Marek do Krakowa, bo może gdzieś wyskoczymy za miasto. Także usiądę dzisiaj i to zaprojektuję. Tutaj z tej strony mam taką reklamę, tylko grafik mi to trochę przydymił, to zdjęcie. W sumie to nie miało tak być. A z drugiej strony też za jakiś czas będę to zmieniać, bo... O, tam trochę nie widać. Dramy z innymi fotografami. Ela kradła ich zdjęcia, aby umieszczać je na swojej stronie internetowej oraz wzbogacać swoje portfolio. W linku znajdującym się pod tym filmem znajdziecie wątek na forum. Tam właśnie wypowiadali się fotografowie, którzy zostali poszkodowani przez złodziejskie działania krakowskiej youtuberki. Mylenie dat historycznych. Cóż można na ten temat napisać? Nierzetelność Eli Gavin i jej braki w podstawowej wiedzy rażą wszystkich jej widzów. Zobaczcie ten oto fragment filmu. Dzisiaj 1 sierpnia, rocznica wybuchu powstania styczniowego. Dorato. To wino musujące, hucznie nazywane przez Elę szampanem. Dzisiaj jest 19 listopada 2021. Rok temu zaczęłam lajwować. Nawet po smucie będziemy się lepiej domyślić. Po raz pierwszy pojawiło się na jubileuszowej transmisji. Rok lajwów, cóż za okazja. Ela chciała zaprezentować widzom, jak bardzo się przez ten rok rozwinęła, jak wiele osiągnęła, ile przybyło jej widzów, ile ma wyświetleń. Ładnie się ubrała. Założyła naszyjnik z koralików, przeozdobiony wizerunkiem Matki Boskiej, a następnie w około godzinę wypiła całe wino musujące, a zatem w efekcie się narąbała. Live skończył się przedwcześnie, gdyż po serii pokładania się na czerwonej kanapie, Ela Gavin zaczęła puszczać w kółko jedną i tę samą hip-hopową piosenkę. Upiła się na smutno i położyła się spać na swojej słynnej wersalce. Dorato pojawiało się także na innych jej live'ach, jednak najwyraźniej nauczona doświadczeniem starała się już bardziej trzymać fason i nieco dawkować procentę. Chcę przeprosić, drodzy widzowie. No wczoraj po prostu w pewnym momencie przestałam być rozmowna, dlatego że za szybko wypiłam tego szampana wczoraj. Ja myślę, że to może być wina tego, że ta firma Dorato nie jest jakąś taką po prostu porządną firmą. A to? Też 10,5. Dorato różowe. Ale oczywiście nie wypiję dwóch, nie będę mieć na inny dzień. Jezus, jak to zdjąć, kochani. No i rok lajwowania. Imprezka u Eli. A ją muszę wyciszyć. Zobaczymy sobie to wyciszanie. Widzicie, jak będę to czuła? Samo by strzeliło. Karmienie dzików. Jako że Ela mieszka nieopodal skałek Twardowskiego, czyli dużego parku, nieraz w okolicy pojawiają się tam dziki, które, co jest oczywiste, poszukują jedzenia dla siebie i swoich warchlaków. Ela najpierw karmiła dziki kanapkami, co pokazała na jednym ze swoich filmów, zaś na kolejnym zaprzeczała, aby coś takiego kiedykolwiek miało miejsce. Wydawałoby się, że jest to głupota, jakiś tam szczególik. Otóż nie do końca. To pozornie błaha sytuacja rzuca cień na Elżbietę. Jeśli znana krakowska youtuberka idzie w zaparte, kłamie co do takiej sprawy, to może równie dobrze kłamać na każdy inny niewygodny dla niej temat. Oczywiście na kłamstwie została przyłapana do tej pory wielokrotnie, jednak sprawa z dzikami jest nieraz używana jako symbol nieszczerości Eli Gavin. Tam po prostu pod blokiem sąsiedzi dokarmiają dziki. To nie było nasze pieczywo, nie żadne rzeczy. My je dokarmiamy, jak mamy jakieś żołędzie, czy takie jakieś gałązki. No generalnie to ja tych dzików nie karmię, ale po prostu było tam kilka osób, widzieliście. Ja żadnego chleba, pieczywa, nic dzikom nie przyniosłam. Troszkę bułeczek. Słuchajcie, jesteśmy pod moim domem. Cześć. W ogóle się nie uczysam, nie pomalowałam. Jestem pod moim domem w Krakowie. Dam im troszeczkę chlebka, no trudno. Zapraszamy Was na naszego Discorda Pijania Belweder. Link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Na tym zakończymy pierwszą część naszego filmu.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych części. Seria analizująca Iceberg, czyli górę lodową Eli Gavin, liczy sobie 4 filmy. W każdym omawiane są 2 warstwy. Wszystkie poruszone tutaj tematy są dopiero wstępem do znacznie gorszych spraw, które omówimy dalej. Przygotujcie się na to, bo zapewniamy, będzie grubo. Ela jest jak cebula. Im idziemy głębiej i odrywamy kolejne warstwy, tym jest gorzej.